Witam wszystkich, z tej strony Zen, a to jest Neverwinter Online. Tak, jesteśmy cały czas w płonącym dole, ale jesteśmy już blisko, bo tutaj mamy, o, to jest piąte zadanie z tego, pomagania Zenitarimom. I mamy kolejny, The Spy Who Backstabbed Me, czyli szpieg, który wbił mi nóż w plecy. Był szpieg, który mnie kochał, był film z Bondem bodajże. Vengeance. Hendrik has been relocated, thanks to your work with the Vents. He's now leading Vanifer's operations in the same tomb where he betrayed you. Coincidence, isn't it? Killing Aldrich will resolve our problem of Vanifer knowing every move the Lord's Alliance will make. And it'll send a clear message to other Durrigar not to cross us. Oh, you should probably rescue the miners they've enslaved. Just watch out. Some of them may not be as thankful as you'd like. No jeżeli mają wyprane mózgi, to pewnie nie będą chcieli być uratowani. Ale nigdy mi to nie przeszkadzało. Czyli co, idziemy... A tak, do rozkopanego grobu, znowu. A i rzeczywiście powinniśmy wziąć sobie to zadanie. Okej. No dobra. W takim razie możemy iść sobie dalej. Niech pomyślę. Po drodze nie ma żadnego. Trzy heroiczne spotkania muszę jeszcze wykonać i chyba to jest wystarczająco? Wydaje mi się, że nie wykonałem Emberclaw. Chyba ta płonąca kawaleria to jest Emberclaw. A, nie. Wykonujemy zadania. W tej chwili nagrywam. To nie będę wymyślał. Tędy? Tędy. Mam nadzieję, że... Tylko jeden... Oj, oj, oj. No niestety. Nie. Idę sobie. Nie chcę was tu z wami gadać. Okej, z wami mogę gadać, bo wy jesteście nędzarzami. Mówię to i oni odejmują mi bardzo dużo obrażeń. Znaczy, zadają mi bardzo dużo obrażeń. Odejmują mi bardzo dużo życia. Okej. Nie ma sprawy. Idziemy sobie. Dosyć szybko się wczytuje, bardzo miło. No, trochę mi odzyskał HP. Ile on by potrzebował, żeby ulepszyć mu jakość? 250 tysięcy, ty. Mógłbym sobie Freję wziąć, żeby... Tam. Delevelowali sobie. Gdzie jest poziom? A, mógłbym też rzucić jakiś pierścień albo amulet tutaj. Okej, okay, co to jest trafienie krytyczne odbicie? Co to jest trafienie... A tak, dokładnie taki sama. Tu jakiś pełen przebijania, tutaj jest trafienie krytyczne i kradzież życia. Tysiąc 1289. Jak to zdejmę? Jakieś tam minimalne, no zawsze coś. Chyba 10... Anuluj, nie. Chciałem to mu wrzucić. Dobra. Lecimy. No tak, po prostu ten fragment był podobny do... W płonącym sercu, tak? W płonącym sercu ten fragment jeden był podobny. Aha, ratujemy górników, okej. Okay. Pamiętam przecież co robiłem. Oczywiście, że pamiętam. No. O, nie ma sprawy. Większy zwój identyfikacji. I większa mikstura leczenia. Bardzo mi się przyda większa mikstura leczenia. I te wszystkie inne, nadzwyczajne i tak dalej. Razer Blasty. Dosyć długi jest, dosyć daleki zasięg ma ten stożek z ukrytych noży. Zasięg 40... 40 stóp? Chyba tak.
Nie wiem za bardzo ile to jest 40 stóp. Zaraz, stopa to 30 cm, tak? 10 stóp to byłyby 3 metry. 4 metry, tak? Nie, 12 metrów. 4 razy 3 metry, okej. Okay. Siema. Wy jesteście duergerami, więc nie wiem dlaczego mielibyście się cieszyć. Dzięki, ale nie prosiłem o pomoc. I co, zaatakujecie mnie? Nie. Po prostu są zbyt dumni, żeby tam podziękować mi za pomoc. Okej. Okay. Nie ma sprawy. Mogę konia? Nie mogę konia. Trochę głupio, no ale... Trudno. No dobra. Co do takiego ciekawego możemy jeszcze sobie zorganizować? To są zwykli... Tam, blisko atakujący? Okej. Okay. Nie ma sprawy. O właśnie, czemu nie chciało mi... Jasne, ratuję was, to możecie sobie... Znikam stąd. A, bo niektórzy z tych górników to są duergarze. Okej, okay. Wszystko jasne. Duergarze nie chcą mi... nie chcą pomocy żadnej. No. Szybciej, szybciej, atakujemy. O, jedno mnie uderzyło, ale co tam? Mogę to wziąć. Uwalniamy cię. Głupiec. A co, wolałbyś być ten? Zabity? Ziom. Linie zarażą, okej. Okay. Podstawowo lód, spoko. O, tu dwóch kolejnych. Duergar i zwykły krasnolud, spoko. Dzięki. O, ten mi też podziękował. Spoko. Jeszcze tylko trzech musimy uratować. Okej, okay, jakoś damy radę. To jest skrzyneczka zbrojna. Okej, okay, możemy zrobić coś takiego. No, zróbmy od razu to, żeby szybciej atakować. Teraz coś... Większy zwój identyfikacji. Aha, to było to zielone, okej. Okay. Weźmy sobie to i to, więcej nie potrzebujemy. Zacząłem podnosić więcej przedmiotów, których... Takich amulety, no bo... Ostatecznie to... Nie dostajemy w tej chwili z nagród nic fajnego, to... Kradzież życia. Regeneracja, kradzież życia, odbicie, kradzież życia. Obrona, odbicie. Okej. O! Spoko, wezmę sobie te grzybki, co w nich jest. No to, że na skórę. Spoko. I ratujemy ciebie i dwóch kolejnych mi tylko zostało. Okej. Okay. A potem zabijamy Aldrika. Aldruka. Czarownik, czarownik zbrojny. Okej, okay, bijemy w ten sposób. Mogłem nie marnować, no ale trudno. Jeszcze się nie mogę pomodlić, szkoda. Zobaczmy, co za pasek. Trafienie krytyczne i regeneracja. Zamiast czego? Właściwie nie zwróciłem uwagi. Przybicie pancerza. Nie. Jeżeli tracę przybicie pancerza, no to nie. Vanifa will purge Gogrim, and then the Durga will reign over the Delzu. Wątpię. Niestety, ale się mylisz, Nendzario. Zresztą, co ty tu zrobisz? No i co ty zrobisz? Co? Podoba ci się to, że tam zawyłeś trochę ogniem? Też cię mogę przewrócić. Co z tego? Oj, płonący ogień. Spoko, tak mi nie uderzysz. Okej, okay. Bardzo miło.
Teraz cię mogę bardzo łatwo uderzyć wiele razy. Okej, okay, spoko. Nie, nie chcę opuścić krypty, to jest niebieski przedmiot. A, lazurowy urok. Myślałem, że może jakiś... coś fajnego. Trudno. To było szybkie, nie? Daleko na północy, pod mroku leżą szepczące jamy. To są szepczące jamy. Tylko, niestety, ale tam... pominąłem tą poprzednią lokację. Tą. No, trudno. A gdzie są ci? Tu jest tam. Nie, będę miał czas, żeby sobie zrobić tamto. No, super, dzięki. Nie, ja sobie uciekam od was. Walcie się. Co mi zrobicie? Nic mi nie zrobicie. Co ja chciałem powiedzieć? Kultyści powietrza. Kultyści powietrza są gdzieś przy tych. Przy powietrznym dominium. Ale nie za bardzo pamiętam gdzie. Zaraz się dowiem. Problem z wiatrem. Kręta wyżyna. Okej. W sumie mogę tutaj do sprzedawcy napojów pójść. Jasne, że jest. Ta. Okej, tu jest niepotrzeba. Jasne. Co tam moc? Co tam uzdrowienie? Zobaczymy sobie zaraz ten pierścionek. Portki mogę sprzedać, co tam? To też, okej. Okay. A mogę kupić tą nadzwyczajnego leczenia? Mogę. Ale ona nie jest dużo lepsza od tej. Nie. W takim razie nie potrzeba. Czyli zidentyfikujmy sobie ten pierścionek. Obrona i punkty wytrzymałości. Spoko. Świetlisty urok, spoko. Dobra. Ty. Tanis Big. Kolejny etap kampanii wykonany. Did it feel good to let Aldrich know he crossed the wrong organization? Well, it will one day, I promise. We've been making steady progress toward locating Vannifer while you've been dealing with Aldrich. In fact, the Lord's Alliance has some promising leads regarding what to do next. Okay, bardzo dobrze. Oczywiście, zbierzemy nagrodę. Always ensure that our allies are properly rewarded. Feel free to take what we've collected. No questions asked. To jest naprawdę bardzo fajny pancerz. It's been a real pleasure working with you, but I believe it's time for me to slip back into the shadows. Mm-hmm. The Lord's Alliance has assigned one of their pretty boys, Lucas Shaneway III, to head the final assault against Vannifer. Okay. Captain Montrose isn't too happy about it, but they need someone who the cultists can't predict, and that person is Shaneway. Happy hunting. Okay, dobrze. Czy jest Lucas Shaneway III? Nie ma innych zadań. Weźmy sobie naszą nagrodę, odbierzmy. To są ramienniki, miejsce użytkowe tylko, ale moc przybić pancerze, obronę. Zawsze więcej rzeczy. Co jest bardzo, bardzo fajne. A ty, Lucas, siema. The cult of the Eternal Flame won't succeed if the Lord's Alliance has anything to say about it. Ty nie masz fajnej zbroi. Niestety, ale taka strasznie zwykła. Co to jest za morda tutaj na środku? Wygląda jak morda. Tutaj takie usta wielkie, tutaj takie oczy dziwne. Rogi dziwne. Greetings, adventurer. Pleasure and an honor to meet you. I'm Lucas Shaneway III, and I'm going to make sure we win this fight. Many of my troops are still fulfilling their duties elsewhere in Gonalgrim, so we've had to use adventurers like you for some of our most dangerous missions. But don't worry, I haven't lost a soldier yet, and I'm not about to let that change. Let's track down this devil prophetess and bring an end to this mess. Okej, okay, spoko. Co takiego ciekawego mi powiesz? When the cultists attacked, the dwarven merchants had to close up shop in a hurry. Unfortunately, Vannifer and her cultists are trying to rob these stores of quite valuable merchandise. They're not going after necklaces or rings. They're after magical items. Swords coated in flames, spears dipped in acid,
Okej. Okay. Take this enchanted ring and conjure up magical barriers to seal the doors. At least then we'll stop the flow of magical goods going to the cultists. Okej. Okay. Przynajmniej na jakiś czas powstrzymacie, bo mimo wszystko oni mają czarodziei. O, i znowu z Farumdal będziemy sobie gadać. Bardzo fajnie. Siema. Now that we have a better understanding of the cult's plans, we need to act. Good to know you're back to working with the Lord's Alliance. Let's get started. Shaneway wants us to focus our efforts on the merchant district. He's dealing with getting the doors to all the stores sealed, while I'm tasked with defeating the cultists trying to get into the stores. We need you to strike down these pillagers. Okay. Vanifer's army is running low on resources. We must prevent them from getting more. Spoko. Mogę sobie teraz odebrać moje ramienniki. Bardzo miło. To ja chciałem tu... I dużo się zmieniło w sumie? Nie pamiętam. No, trochę się zmieniły. Fajne są. W ogóle ten pancerz jest cały fajny. Gdzie są spadające skały? A, nie, nie po drodze. Okej. Okay. W każdym razie co, musimy 6 sklepów zamknąć i 30 ludzi zabić. Szkoda, że to jest takie łażenie w tom i z powrotem. A może? Jo, wezmę. Powodzenie. Wezmę, pójdę, wykonam to. Zawsze będzie nieco szybciej. Mimo wszystko. Chociaż dużo bardziej wolałbym, żeby... było bliżej jakoś do tych, do questów, a nie, że wszystko tak daleko. Mimo wszystko, co tu się stało w ogóle? Czemu wy mnie tu atakujecie wszyscy? Co to w ogóle ma znaczyć? No, uciekałem, tylko niestety tam. O, powodzenia, umarłem. Co to się w ogóle stało? Co tu w ogóle się stało? Jak... powodzenia? Co za gówno? Jebany Martin, no kurwa mać. Co za... Kurwa... Nie, ale naprawdę. Co za debil. Zwabił tego śmierdzącego olbrzyma, no. To było całkiem zbędne. Mogłem po prostu go zabić, tak jak teraz zabijam tych po drodze wszystkich i walić, co mnie tam obchodzi. Tam ci się odnowią. Trudno. Ten mnie... raczej nie zaatakuje. Fajnie, że tego w ogóle zdążyłem zabić, nie? Wszystkich tu zabiłem, oprócz tych nędzarzy. Co za dziadostwo. Oj, oczywiście się zespawnowali następni. Bardzo mnie to cieszy. I co, następnie? Okej. Co za nędzarium? Okej. Otędy? To sobie nic nie zrobicie. Mam nadzieję, że nic nie zrobię. A co ty mi zrobisz? Ty też mi nic nie możesz zrobić. Z daleka.
Okej. On tak głośno gada, spoko. Co, idziemy zabić zabić. Zamknąć sklepy. Niech będzie. Dobra. No. W sumie nam zależy tylko na tym, żeby tego zabić jak najszybciej. On niestety pije często miksturkę. A, na górze, okej. Niech będzie. Co? To wiem, że zapomniałem. Oczywiście, kto goni? Nawet nie wiem. Po prostu ktoś goni przez Martina. Bo on gdzieś po las. No. Oczywiście, że mnie chwyciło. To było dziwne. Dobra. Pewnie przez lagi. No trudno. Okej, jedna bariera. O, z modyfikacji też może być. Tajemniczy kamień runiczny podniosłem. Może coś przedmiotnego. Dobra, teraz następny sklepik z tej strony. Dobra, już dobra. Szybciej będzie to. O, i tak pełno krytyków zadaje. Bo tutaj dostaję 5 z mistrza broni, który mi daje 5 razy 1,5. 7,5. 7,5 szansy na trafienie krytyczne. Normalnie mam powiedzmy 20. 27,1. I inny zarzut. On i tak na Martina atakuje tamtym. To jest zaskakujące, że tak często i tak namiętnie atakują Martina. Nie rozumiem tego za bardzo, no ale... niewiele rzeczy rozumiem, prawda? Co to są? Tylko stridery, okej. Dzięki temu Martin będzie daleko i nie będzie nikogo wabił za bardzo. Czarownik. A, ty. Tu nie muszę brać raczej wstrzymania. Okej. O, mógłbym się tak pomodlić. Gin szybko. Okej. Większy zwój może być. Zabezpieczamy drzwi. Nie wiem za bardzo co to jest. O, zbroja, okej. Zbroja może być ciekawa. Moc trafienia krytyczne, ozdrowienie, przebicie pancerza. I miejsce na obronę też ma. Ale tracę obronę, odbicie i trafienie krytyczne. Obronę tracę tylko z miejsca na obronę, więc to dam radę sobie coś zrobić z tym. Spoko. Który to jest pierścień? Na górze, okej. Tak, tak. I tutaj mogę po prostu obronę sobie dać. Chyba, że coś innego da mi w obronie coś lepiej. Punkty wytrzymałości? O tu. Odbicie. No dobra. Myślę, że punkty wytrzymałości mogą być przydatne bardziej. Chociaż 500 to nie jest nic. Anuluję. Zaraz to chcę wrócić. To niech będzie. Ignorujemy 38,8% pancerza. Myślę, że to jest dosyć dobry wynik. O, będziemy ten leczyć, znaczy leczyć. Ratować jakichś niewolników albo coś. O. Nie jestem pewien. Prawdopodobnie będziemy jakichś niewolników ratować tutaj. Skoro jest taka możliwość, zobaczymy. I tutaj mamy tylko jeszcze do zabicia 20 paru ziomów. No. Okej. Zabezpieczamy drzwi. I zostały jeszcze dwie pary drzwi? Tak, no są podwójne, więc możemy powiedzieć dwie pary drzwi.
dwie drzwi. Dwa przejścia. No jeszcze raz mnie zaatakujcie. Okej. Szybko za nim. O, okej. A, psz. No tak, tak, zapomniałbym zrobić coś ważnego. Kuźnia. Czy to jest sklep z magicznymi brońmi? Bardzo możliwe. Ale tam też kuźnia, okej. Po prostu był zbieg okoliczności. No. A, okej. Nawet nie zwróciłem uwagi, ile mu zabrałem. A to trafienie krytyczne, ale zamiast przebicia pancerza. Prowadzisz życie. Nie, to przebicie pancerza mimo wszystko jest dobre. Okej, ile jeszcze muszę mnie zabić? 6 poza tymi dwoma. Okej, damy radę. Okej. O nie, nie, kupiec z ciebie było co? Dziękuję za ratunek. Okej. Okej. Możemy sobie pójść tutaj, tu jest ich trójka. Mimo wszystko. O, 22 tysiące obrażeń, spoko. Ale wy się szybko spawnujecie. No okej. I co? Wracamy? Wracamy. Okej, bardzo miło. Nie jest źle, nie jest źle. Jeszcze tylko dwa heroiczne spotkania. Wydaje mi się, że to jest tyle. 1, 3 i 6? Chyba tak. A tam było 100, 200 i 400. Bardzo możliwe. No w każdym razie wracamy do naszych przyjaciół, do Faridale i do Lucasa Shinwaya trzeciego. Opa, opa, opa. Tędy, żeby nas nie goniło za bardzo. Chyba sobie damy radę, jeżeli chodzi o... o tych gigantów. Oni sobie z tamtej strony są, okej. Wy macie czarowników i oni atakują z daleka. Nie, płale się, więc... bije ich, czy nie bije? Okej. Okay. Palę się cały czas? Nie, nie palę się. Okej. Okay. O. Ktoś tu zabił tego ognistego olbrzyma. Dobra. Jakoś damy radę. Niespecjalnie chcę przechodzić przez tych ziemów, więc pójdę sobie tędy. Powiedzmy, że trochę nadkładam drogi, no ale... trudno. Będzie i tak jeszcze trzy zadania większe plus ostatnie zadania. Okej, okay, Faradal. Siema, daj mi moją nagrodę. Excellent work with the pillagers. Unlike the other cults, Vanifer is stuck underground, meaning she has no way of resupplying her cultists. No. It seems she's aware that we're trying to wait her out. Her cultists have adopted a new strategy to destroy what's left of Gontalgrim. No, powiedzmy technika spalonej ziemi, tylko problem, że oni sami są tu uwięzieni. Sabotaż. Cultists are clever, I'll admit. They know it's only a matter of time before we finish them off. But they're taking advantage of the fact we can't be everywhere at once. While the cultists inside the pumps work to figure out the mechanism and coerce the dwarves into divulging their secrets, they have sent some cultists out to sabotage the pipes. We will need to stop them before mounting our attack. Okay. We have you. Tak, macie mnie, a ja jestem niepokonany. Okay. I Lucas, siema. Excellent. The dwarves can rest a little easier knowing their shops are secure, and the cultists will stop surprising us with random magical weapons. Speaking of surprises, it turns out Aldrug wasn't the only traitor in our midst. No trudno się domyślić, w
prawda? Duergary to są ludzie. There's word that a traitor to the Lord's Alliance rides with the enemy. Captain Felcrest was once a distinguished officer with the Lord's Alliance, but abandoned his post some years ago and slaughtered several good men on his way out. I always did wonder what happened to old Felcrest. Good of him to come out into the light and let us strike him down before he does anything brash. Find him, challenge him, and bring him to justice. A, okej, okay. Czyli po prostu bossa mam pokonać. Spoko, kradzież życia bym dostał. 1100 punktów życia, ale... Dostałbym więcej kradzieży życia, ale straciłbym przebicie pancerza. Więc prawdopodobnie nie będę tego nosił. No dobra. W każdym razie, co, to są... Tu, wszystko tu. A, okej, nie ma sprawy. W każdym razie to będzie koniec tego odcinka. Więc wiadomo, jeżeli się wam podobał, dajcie lajka. Jak się nie podobał, dajcie dislajka. A jak chcecie w przyszłości widzieć więcej moich filmików, to zasubskrybujcie kanał. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.